Siemaneczko, ja jestem Ducek, zapraszam was na kolejny odcinek z Japanese Drift Masters. Moi drodzy, dzisiaj naszym zadaniem będzie przystosować tę furkę na wyścigi. Nie na drift, ale na ściganie się, więc przyczepność, dobre prowadzenie, musimy włączyć ABS. Może zrezygnujemy z kontroli trakcji. No widać, że chłop chce żyć. Jedźmy. Włączamy światła. O, pop-upy mamy. To jest stara Corolla. Popatrz, pop. Ja wiem, czy Corolla, czy Trueno bardziej. Nie znam się na tych Toyotach starszych. Ale mamy pop-upy. Wygląda to nieziemsko. Okej, okay, to co, ruszamy? Jedziemy najpierw gdzie? Do tuningowni, zobaczyć, czy mamy wszystkie części. Jest tutaj bodykit zainstalowany. Dawaj te wycieraczki, człowiek, bo... Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jak graliście w Car X Drift Racing Online, to tam mieliśmy podobny samochód. Nazywał się Hachiroku. Bardzo podobała mi się nazwa tego samochodu właśnie tam. Obniżony fajnie jest, podoba mi się. I mamy tak, chip tuning zrobiony. To jest chyba maksymalny tuning, 220 koni mechanicznych mamy obecnie. I chyba nic więcej nie możemy tutaj dorzucić. Tu możemy sobie zmienić nadkola. Dajmy sobie te, co były. Są błotniki. I byśmy musieli próg wywalić. I co, i takie coś? Ja wiem, nie wygląda tak źle. Ale z tymi dodatkami wyglądał ciekawiej. No dobra, dajmy sobie coś takiego. I mamy tutaj spoiler albo bez spoilera. I co, taką bieda wersję zrobimy tego auta? A czemu nie? I tutaj dajmy sobie standard. No prawie, że standard zrobiliśmy poza nadkolami. Okej. Okay. I możemy sobie dać jeszcze fair dystansę. Możemy wrzucić pop, cyk, cyk, cyk. O, czekaj, bo tak miałem... Aha, dobra, bo ja to przesunąłem, okej. Okay. Bez przesady, no takiego czegoś nie będziemy robić. Dajmy może... 20. Nie, tak jest dobrze. 10 mm może być, takie wielkie kapory. Przynajmniej wygodniej będzie nam się jechać, no nie? Okej. Okay. I tutaj mechanika mamy załatwioną, to mam załatwioną. Lakier chyba jest w porządku. Czerwony jest spoko. Włączamy pop-upy. Jest mój ulubiony moment, kiedy wsiadam do tego auta, kiedy możemy sobie pop-upy odpalić. No i właściwie jak mamy już przygotowaną tak furę, jest godzina 11 rano. To możemy sobie podjechać do garażu i dostosować auto typowo pod wyścigi. A czekaj, tu jest mój garaż. No, jedziemy od razu tyłem. Czekaj, cofamy na lusterka. Okej, okay, widzę coś. Widzę wjazd. Jak dziadek pod blokiem, ty, w Seicento. Piernicze. Nie miałem tego lewego lusterka, więc ciężko było trafić. Okej. Okay. No to chodźmy teraz do konfiguracji auta, no i zawieszenie. I tutaj możemy sobie już naprawdę różne rzeczy porobić. Zobaczcie, możemy nawet auto terenowe z tego zrobić. I tak, nie potrzebujemy na pewno takiego negatywu. Ja bym tutaj dał negatyw pół stopnia, bo to chyba stopnie są, z tyłu i z przodu. Coś takiego zrobimy. Okej, okay, skoro mamy trochę twardsze, to możemy obniżyć. Twardsze zawieszenie już było, ale nie za mocno. I tak, układ kierowniczy, kąt skrętu jest dobry. Skrzynia biegów i tutaj maksymalna prędkość przy 183 km na godzinę. Dobra, i ciśnienie, balans, więc tutaj dajmy sobie 60 i hamulec ręczny na 100. Ciśnienie dajmy tak na 110. Zobaczmy, jak to śmiga w ogóle, bo tak wydłużyłem tą skrzynię. No moglibyśmy jeszcze spokojnie tutaj wydłużyć te biegi. Bardzo ładnie się zbiera. I na razie na wyścig jedziemy sobie spokojnie. Tutaj kieruneczek dajemy. Hop.
Jesteśmy. Gitar. Zobaczmy. Jedziemy time'a, tak? Więc tak, dostajemy na złoto, mamy 2,2350 zrobić. No i to nie jest najmocniejszy samochód w demie. Ciekawe, czy uda nam się osiągnąć taki wynik. Zobaczymy. O, w nocy jedziemy. Ekstra. Kurczę, jedna rzecz. Aj! Musimy wyjść na chwilę. Zapomniałem włączyć ABS-u. Zobaczmy. Ciśnienie hamulca. O kurde, 150? Nie przesadzimy? No, ciśnienie żeśmy zwiększyli, ale czy to faktycznie poprawi skuteczność? A, jeszcze tą skrzynię biegu wypadałoby wydłużyć. Okej, skrzynia biegu wydłużona. Teraz na trójce jedziemy 100 na godzinę. To dobrze. Ale chcę sprawdzić, jak radzą sobie teraz hamulce. Rozpędźmy się tam do 150 i... Wiesz co? No nie wiem, no z samym ciśnieniem hamulców to my tutaj za dużo nie zdziałamy, tak? To trzeba by było dać też, no, jakieś większe, nie? A nie takie dziadostwo. Bo tutaj mamy tylko i wyłącznie fabrykę. Okej, teraz dam z siebie wszystko. Kuźwa, biegu nie wbiłem. Nie, dobra, lepsze są te hamulce teraz, na pewno. O, co driftujesz, chłopak? No lepiej hamuje, dobrze jest. Coś tam zadriftowało, okej. Ty kurde, co wy tam tak? I... O! Ho, ho, ho! Elegancko! No powiem wam, że te długie biegi... Myślałem, że są za długie, ale nie jest źle. Powiem ci, że jest całkiem nieźle. Okej, okay, pierwszy time attack mamy zaliczony i mamy jeszcze drugi. To jest chyba ostatni. O, czekaj, coś tu jest. Tu jeszcze jest jeden. Tak, tutaj mamy złoto. No to mamy trzy time attacki. Okej, okay, szkoda, że nie ma nic na autostradzie, no ale co tutaj robić? Jaki tutaj time attack robić? Chyba, żebyśmy musieli gdzieś tam slalom jakiś, nie? Jak na rajdach odwalić. No to wtedy tak, ale dobra. No to lecimy dalej. I znowu pop-upy. Kurde, ja będę sobie to włączał cały czas. Zajebiste. Dobra, jedziemy. Teraz fura jest super skonfigurowana. Nie wiem, czy tam nie będzie czegoś bardziej krętego. Może nie, może damy radę. Wydaje mi się, że te światła przednie jednak trochę za mało oświetlają z przodu.
Nie, tam jechaliśmy w nocy, było wszystko widać, ale to jest ten sam myk, co mamy w Forza Horizon 5, że w nocy jest noc, fajnie, jest tak ciemne niebo i tak dalej, ale wszędzie jest ogólnie jasno. Dobra, lecimy. I tutaj mamy grip. Oczywiście time attack to jest odwrotność driftu. Tutaj chodzi o to, żeby nie driftować. Sharp turn, okej. Okay. Dwa kill. Ile mamy? Czekaj, co? Aha, to jest chyba sprint, zobaczcie. Minuta 5. Damy radę? Już mamy ruch uliczny, wcześniej go nie było. Schowałem pop-upy, żeby było, wiesz, szybciej. O, a tu jest finish, okej. Okay. Jak podskoczył, okej. Okay. 59 sekund. No, a mogłem tu szybciej pojechać. Myślałem, że będę musiał zaraz gdzieś tam wykręcić, nie? Ale pyk, elegancko. Świetne jest to auto tak w ogóle do time attacku. Wydaje mi się, że dużo lepsze niż ta Silvia. Silvia to już od razu widać po niej, nie? Jak się patrzy na tego dzioba, że to jest fura do driftowania. Tu mamy stopa. Mogę się spojrzeć? Mogę, wow. Czekaj, bo... O! Boże się, czy nic nie jedzie. To jest też fajne w tej grze, że możemy sobie patrzeć niezależnie... Znaczy, używać niezależnie pada i kierownicy. Mogę sobie normalnie gaz dodawać. W Fordzie nie możemy tego zrobić, tam albo używamy pada, albo kierownicy i wiesz, jak próbujesz się rozejrzeć padem, no to kierownica się odłącza, nie? A jak coś robisz na kierownicy, no to pad się odłącza. Okej. A tutaj to jest właśnie fajnie zrobione. I takie masz dodatkowe przyciski, które możesz używać, nie? Tutaj przejechać tych serpentynek bez driftowania to jest naprawdę aż ból. One są idealne do driftu. Trudne są, bo są wyprofilowane. Ale nawet niestuningowana do driftu Toyotka driftuje tutaj, także wyobraź sobie. O, dobra, nie driftujemy. Ciekawe, czy dostaje się jakiś dodatkowy samochód za zniszczenie wszystkich bałwanów. Chyba nie. A to by był ciekawy easter egg, nie? No i sam fakt, że w ogóle aktualizują wersję demonstracyjną, to jest dziwne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy taki zajazd do jakiegoś kurortu albo coś takiego. Takie długie biegi, że w takich ciasnych miejscach to tylko i wyłącznie na ten, na jedynce trzeba śmigać. Okej, okay. Zobaczmy, co tu się znajduje. Tu nie liczy się styl, a szybkość. Bądź najszybszy i osiągnij jak najlepszy czas. Okej, okay. Minuta, czyli bardzo szybkie to jest. 4 km. Mam radę w minutę?
mi się wydaje, że te serpentynki tam by można było skosić w którymś momencie, ale na razie jedźmy według asfaltu. A tutaj, a nie, dobra, barierki są. Nie ma jak. Ale taka szkusi, nie? Żeby tu na jakiś skrót pojechać. O ty kurde. Oddzielim. Ty, znowu na tym zaklęcie. No. Ja pierniczę. Ledwo. No dobra, trójkę zdobyłem. Trzeci puchar, ale... Ciężko tu jest. Spróbujmy znaleźć tutaj drogę na skróty. No, powinna gdzieś być, bo... I może tam się uda zrobić jakiś skrót. Na razie jadę tak, o, żeby sprawdzić, ale... Kurde... No nie wiem, wam się udało pobić ten rekord? To jest jakieś... Chyba przesadzone. Tu jest taki szlaban, o. Czy można go... Okej, okay, mamy zamurowane tutaj. To jak to zrobić? Chyba będę musiał faktycznie Sylwię tutaj przerobić, żebyśmy mogli to ogarnąć. Uła! Czy szybki jest ten samochód, który mam teraz, nie? Wystarczająco, wydaje mi się, a jednak nie do końca. 7 sekund to jest za dużo, nawet jak na różnicę w moich umiejętnościach. Ciekawe, czy komuś udało się zrobić to w tej Corolli. Wiesz, ten czas poniżej jednej mi... O! Tak, żeby... I wiesz, w tym demie, przy tej mocy, przy tych możliwościach tuningowych, tak, żeby zdobyć tutaj ten złoty medal. No ciekawe, kurde. Ale no, jeszcze pomyślę, jeszcze zobaczymy, co tutaj da się zrobić. No i jeszcze został nam ten wyścig driftowy, który będzie trzeba ogarnąć. A na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.